Berberys zwyczajny. U nas zwany także polską cytryną. W owocach występuje głównie witamina C. W korzeniach alkaloidy i garbniki. Im zawdzięcza berberys działanie lecznicze. Ma tak szerokie zastosowanie, więc polecę z tym od myślników. No. Pobudza wydzielanie soków trawiennych. Skuteczny w chorobach dróg żółciowych i wątroby. Właściwości antybiotyczne. Zawiera alkaloidy izochinolinowe, głównie berberynę, berbaminę i takie tam. Dobry jest na brak apetytu, w kamicy żółciowej, w przewlekłym zapaleniu wątroby. Nieżycie pęcherzyka żółciowego jako środek rozkurczowy. Działanie przeciwbakteryjne, przeciwpierwotniakowe, przeciwbiegunkowe, przeciwrakowe, przeciwcukrzycowe, obniżające ciśnienie, antydepresyjne, przeciwzapalne, a nawet obniża poziom cholesterolu. O, nie mówiąc już o działaniu przeciwgorączkowym i wspomagającym odporność. Ta cała berberyna odkłada się w organizmie, dlatego należy stosować berberys z umiarem i z głową. No. Życzymy zdrowia. Fundacja Słowo i kropka.